W swym sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć twą miłość już czas. Witajcie drodzy w pierwszy weekend czerwca. Ten miesiąc to jest zaproszenie, abyśmy przybliżyli się do serca Pana Jezusa. Dzisiaj skorzystamy z fragmentu z Księgi Tobiasza. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem. Ci, którzy dają, dzielą się, ofiarowują, nasyceni będą życiem. Te słowa mówi Archanioł Rafał w Księdze Tobiasza i jest dla nas dzisiaj przewodnikiem do tego, abyśmy stawali się ludźmi, którzy mają hojną rękę. Ale nie chodzi tylko o jałmużnę pieniężną. Chodzi też o ofiarowany komuś czas, o ofiarowaną komuś uwagę, o ofiarowaną komuś modlitwę. Jałmużna to jest dar, którego potrzebuje ktoś. Dokładnie taki dar, jakiego on potrzebuje. Ja dzisiaj jadąc tutaj do Was otrzymałam taką niezwykłą jałmużnę od Nadii, która nagrywa nas teraz. Wysłuchała mnie, dodała odwagi, pocieszyła i po prostu była. Jałmużna to jest bycie przy drugim człowieku. Myślę, że w obecnych czasach jest to największe zapotrzebowanie. Jałmużna to dać komuś to, czego on potrzebuje. Zapraszam Was i siebie, abyśmy byli ludźmi, którzy dzielą się z innymi. Ponieważ dzieląc się, Słowo Boże mówi, będziemy nasyceni życiem. I prośmy o to serce Jezusa, abyśmy stawali się na wzór Jego serca. Serce Jezusa, pełne życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Życzymy Wam pięknego dnia blisko serca Pana Jezusa. Dajcie też lajka, aby wielu mogło się z nami połączyć, aby wielu mogło usłyszeć to dzisiejsze zaproszenie. Bądź człowiekiem obdarowującym drugiego.